Co do Fernando Alonso, to miałem taką rozkminę. Coś, co by rok, 5 czy 10 lat temu na pewno wyciągnął, teraz nie wyciąga, dlatego że właśnie ten jakby styk na neuronach idzie mu, jak gorzej mu działa i ten impuls idzie trochę wolniej i może to jest faktycznie starość. Ja kompletnie nie wierzę w to, że Mercedes jest się w stanie z tego wygrzebać. Błazen. Błazen, celebryta, joker, odklejeniec. Celebryta w najgorszym tego słowa znaczeniu. Takie mam na myśli celebryctwo Günthera Steinera. Wielkie oburzenie oldschoolowców, błazenada szefa zespołu i reparacje wojenne by Cezary Gutowski. To wszystko jest w tym odcinku. Partnerem Codrive jest Continental. Producent opon Sport Contact 7. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Codrive. To już Codrive numer 55-45 odcinków razem, kochani, przed Grand Prix Monaco 2024. Witam serdecznie Aldonę Marciniak. Dzień dobry, Aldono. Co prawda nie razem, ale też nie osobno. Dzień dobry. I witam Czarka Gutowskiego, który jest w jakimś, mam nadzieję, że nie porwany w autobusie i nie pozwolili ci po prostu zadzwonić do Codrive'u. Nie, wcale nie jestem porwany, poza tym dobrze mnie traktują i karmią. Nie potrzebuję żadnej pomocy. Jeżeli potrzebujesz pomocy, powiedz pepperoni. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, że Red Bull został dogoniony nieco szybciej niż myśleliśmy i nie mówimy tylko o Imoli, tylko ogólnie o całym podziale sił. Przedstawimy poradnik, jak rozwodzić się bez klasy. Porozmawiamy o tym, czy Andretti odleciał. No i porozmawiamy oczywiście o zdaniem niektórych najnudniejszym, ale też najbardziej prestiżowym wyścigu w sezonie. Ale zaczniemy od propsów i disu za Grand Prix Emilii Romanii. Nie zapamiętałem niestety tej całej śpiewnej nazwy. Nasi widzowie prosili, więc my dostarczamy. Głos zabiera jako pierwsza najładniejsza i w dodatku jeszcze kobieta, Aldona Marciniak. Props za Grand Prix Emilii Romanii. Dziękuję bardzo. Mój props nie może być inny. Nie wyjedziemy stąd bez propsa dla Yukiego Tsunody. Który miał bardzo dobre kwalifikacje, potem punkty w wyścigu, czwarty raz na 5 ostatnich wyścigów zdobył punkty, szybszy od Daniela Ricciardo, nie da się tego ukryć, w kwalifikacjach, w wyścigu Ricciardo wypadł z tych punktów, Tsunoda się tam utrzymał, w kwalifikacjach dodatkowo szybszy od Lewisa Hamiltona, props dla jedynego człowieka w Formule 1, który jest niższy ode mnie. No i trzeba przyznać, że od kilku wyścigów jakoś tak ciszej o tym Tsunodzie nie wspominamy, jego wielkich rage'ów przez radio, czy jakichś dziwnych zachowań na torze. No to w takim razie, skoro lecimy takimi propsami, to ode mnie props dla absolutnego kierowcy wyścigu, Lance'a Strolla. 4 pozycje zdobyte na torze. Lance Stroll props ode mnie chyba jeszcze nigdy nie dostał. Czarek zrobił wielkie oczy, nie wiem czy w szoku, czy dlatego, że chciał dać i teraz sam nie wie co dać, ale może te wszystkie oczywiste polecą do ciebie, Czarku. Jestem oburzony, to jest jakby, to był mój props, Lance Stroll zrobił robotę mega pod koniec, fartem, ale zrobił fartem dlatego, że obrali taką strategię licząc na safety cara, a okazało się, że to była optymalna strategia nawet bez safety cara. Natomiast to, co zauważyłem na temat Strolla generalnie, bo ostatnio zdążyłem temat, bo szukam jakiegoś fajnego, jakiejś jego fajnej fotografii, żeby dać followa na, jakby na Twitterze dać o Lance Strollu, a Twitter premiuje tak naprawdę, jak się coś jakby cytuje, jak z góry masz większą oglądalność zazwyczaj. Więc szukałem jakiegoś na Astonie Martinie, na ich Twitterze, szukałem jakiegoś fajnego zdjęcia Lance'a Strolla i wiecie, że było bardzo ciężko znaleźć, bo jest tak bardzo lubiany przez jakby szeroką publiczność, że albo jest pokazywane zdjęcie Alonso i Strolla, albo, znaczy dwa osobne zdjęcia, albo zdjęcie ich razem, albo Stroll idzie w samochodzie, albo Stroll siedzi w kasku, tak Alonso pokazują normalnie samego też, więc jest jakby takim ulubieńcem publiczności, że uważam, że gdyby nie był aż tak kochany, to prawdopodobnie mogliby go wybrać na kierowcę wyścigu. Natomiast skoro mowa o kierowcy wyścigu, w takim razie kierowca dnia, skoro zabraliście mi zdradziecko mojego Strolla, no to sobie wezmę Lando Norrisa, który po prostu pojechał mega wyścig i generalnie
z weekendu na weekend imponuje coraz bardziej i on był moralnym zwycięzcą, nie no, nie, okay, nie był moralnym, nie ma moralnych zwycięzców wyścigu, wygrał oczywiście Max Verstappen też po mega dobrej jeździe, w sumie też za, o, w sumie Max zasłużył na propsa, nigdy mu nie dajemy za zwycięstwa i znowu nie dostanie, dlatego że Max mu nie dał, a jednak ostatecznie mój props, mój głos idzie jednak dla Lando, tak więc skoro zabrano mi Lansa, to niech ma Lando Norris. Tak jest, jeżeli komuś już po prostu zapiekły kogoś palce, żeby napisać, że jak to nie daliśmy propsa Verstappenowi, jeszcze o nim porozmawiamy, mam tu zapisane już niedługo, więc spokojnie, jeszcze go będziemy chwalić. No to teraz Aldona Dis, proszę bardzo. A teraz ja ukradnę Disa tak naprawdę wam, być może obu nawet. Dis idzie do Fernando Alonso, który w jakiś niezrozumiały sposób nie może się odnaleźć, drugi weekend z rzędu. Fatalne kwalifikacje oczywiście, potem to skutkowało startem z pitlane, no bo jak ma startować 19, no to bez sensu, to równie dobrze może już jechać z pitlane. No i na koniec nawet tego najszybszego okrążenia nie był w stanie zabrać Mercedesowi, coś jest nie tak. Drugi weekend z rzędu Fernando Alonso pogubiony. No, starzeje się już po prostu, wiadomo, to już od dawna wszyscy przewidują. No to mój dis, przepraszam, i wydaje mi się, że to będzie dis zrzędowy tak zwany, czyli dwa odcinki. I daję go Sergio Perezowi, który też nie zrobił niesamowitej roboty w kwalifikacjach. Też nie będę się nad tym rozwodził, bo też tu mam zapisane, że sobie do tego wrócimy, ponieważ moim zdaniem sabotuje tytuł konstruktorski dla Red Bulla taką jazdą po prostu. I dlatego dis. Czarku, co tam jeszcze wymyślisz, jaki dis? No, znowu zdradziecko odebrano mi mojego ulubionego disa Fernando Alonso. Potem do mojego drugiego kandydata na disa, ale na szczęście spodziewałem się tego, bo jakby wiadomo, że Formuła 1 to klub Pirani, gadamy o Formule 1, więc no niestety Codrive to też wychodzi z tego klub Pirani. Ktoś z kim przestaje, taki sam się staje. Więc jako ostatnia kochana rybka w tym akwarium powiem w takim razie, a dla Bottasa, dlatego że go nie lubię. Jeszcze szukam miejsca w Williamsie, więc niech będzie dla Bottasa. A co do Fernando Alonso, to miałem taką rozkminę, przy dzisiaj miałem powiedzieć, ale mi go zabraliście, że zacząłem się realnie zastanawiać, czy nie jest za stary. Znaczy myślę, że przesadziłem ostatecznie, bo faktycznie no, to się nagle ma takie kilka tych wyścigów słabszych, ale tak sobie myślę, kurczę, wypada z toru i to już w tym roku nie po raz pierwszy. Ale w tym treningu wypadł z toru, potem się nie ogarnął w kwalifikacjach, niby były trudne warunki, pewnie był to overdriving, ale tak sobie kminie. Fizycznie na pewno jest gotowy, fizycznie jak ktoś ćwiczy, to może 70 lat mieć i po prostu przynosić góry. Ale niestety na stykach, nie? W sensie, że jest jakaś taka granica, po której na stykach zaczynają rzeczy trochę wolniej funkcjonować. Nawet nasi widzowie nam dawali takie komentarze, jak dowiedziałem, że Alonso może jeździć do 50, to czytałem kilka mądrych komentarzy, czy to u nas, czy pod F1 blogiem, że no nie do końca, no bo w jakimś momencie po prostu fizyka nie pozwala. No ale mózg można ćwiczyć. I teraz tak sobie myślę, może jest tak, że on się pakuje w te zakręty po prostu na taką pamięć mięśniową, ale coś, co by rok, 5 czy 10 lat temu na pewno wyciągnął, teraz nie wyciąga, dlatego że właśnie ten jakby styk na neuronach idzie mu, jak gorzej mu działa i ten impuls idzie trochę wolniej i może to jest faktycznie starość. Ale z drugiej strony przypomniałem sobie, że jednak jeszcze 2-3 wyścigi temu zrobił kilka mega dobrych wyników, więc jeszcze się wstrzymuję, ale już mi się, widzicie jak na mnie to działa. Pojawiła mi się ta obawa niestety. Zapaliła się już zielono-czerwona lampka przy tym nazwisku. Będziesz obserwował od teraz Fernando Alonso jeszcze lepiej niż do tej pory. No dobrze, porozmawiamy sobie o tym, czy w końcu mówienie o końcu, najkończeńszemu, czy koniec dominacji Red Bulla jest już faktycznie przed nami, czy to już nie są takie podszyte błaganiami i nadzieją słowa. Otóż jeszcze niedawno rozmawialiśmy, że Red Bull już nie jest w strefie komfortu, że zaczyna powoli czuć oddech na plecach rywali. Tymczasem na Imoli Max Verstappen wyskoczył z tego bolidu, jakby prawie zdobył Mistrzostwo Świata. No, dawno nie widziałem aż takiej radości na tej twarzy. Było widać, że naprawdę dużo go to kosztowało. Było widać na torze też, prawda? Przez tych kilka ostatnich okrążeń, kiedy realizator był skupiony już tylko na dwóch bolidach do samego końca i te onboardy Lando Norrisa, jak go tam cisnął. Aldona, czy uważasz, że jedna jaskółka, znaczy dwie powiedzmy, wiosny nie czynią, że tak tutaj tak po staropolsku? Czy myślisz, że to już jest coś, z czym Red Bull do końca sezonu będzie się musiał mierzyć na wszystkich torach, a nie tylko na tych, które by mu ewentualnie nie pasowały?
Masz rację, że to są już dwie jaskółki, ale ja się właśnie obawiam kwestii specyfiki torów, bo o ile Red Bull cały czas jest samochodem o wiele bardziej wszechstronnym, o tyle McLaren cały czas ma lepsze tory i gorsze tory. I to zawsze będzie przewaga Red Bulla, natomiast nie ulega wątpliwości, że McLaren jest bliżej, tylko no właśnie, czy w skali całego sezonu. Nawet jeśli nie w skali całego sezonu, no to mamy prawo liczyć na to, że na innych torach Ferrari będzie bliżej, więc w sumie rzeczywiście chyba sprawdza nam się to, o czym mówiliśmy już wcześniej, że Red Bull był tak blisko doskonałości w tych nowych regułach, że nie miał aż tak dużo do nadrobienia, podczas gdy inni to nadrabiali i generalnie dzieje się coś, co dzieje się zawsze, gdy dana formuła technologiczna obowiązuje przez kilka sezonów z rzędu, stawka się ścieśnia. Im bardziej się ścieśnia, zobaczcie, jakie były różnice w kwalifikacjach, były naprawdę minimalne, tym bardziej przechylamy wajchę na stronę detali, tym bardziej przechylamy wajchę na stronę kierowców i tu Red Bull oczywiście ma przewagę w postaci Maxa Verstappena, ale już ta różnica nie jest przepaścią. Więc moim zdaniem tylko dobre wiadomości z punktu widzenia rywalizacji mamy po Miami i po Imoli. Czarku, zanim Ci jeszcze oddam głos, to chciałem tylko zaznaczyć, że pamiętacie w poprzednim sezonie też McLaren mówił, że no te tory nam pasowały, tylko że były kolejne wyścigi, oni cały czas byli bardzo wysoko, więc się zastanawiam, no oczywiście odpowiedzi dostaniemy dopiero w nadchodzących miesiącach, ale jestem ciekawy, jak to będzie, Czarku. Znaczy, George Russell fajnie o tym mówił przez pół weekendu, że minimum to, że McLaren dorównał Red Bullowi. Trzeba dać jeszcze druga rzecz. Verstappen prawdopodobnie nie jechałby z pole position, gdyby w pierwszym sektorze nie dostał cienia aerodynamicznego od Hulkenberga. Przyznał to on i przyznał to Helmut Marko. 0,2 sekundy było to warte, a przecież Norris stracił do niego niecałą dychę, a Piastri był jeszcze bliżej, tylko Piastri dostał karę. I moim zdaniem jesteśmy w takim punkcie, że przynajmniej tutaj we Włoszech no McLaren był minimum na równi z Red Bullem, natomiast całą resztę wyciągnął Max Verstappen, no bo to coś, co też coś, co powtarzam od dłuższego czasu, że jednak no wbrew temu, co niektórym się wydaje, Max Verstappen robi różnicę. To jest najlepszy teraz kierowca Formuły 1, chociaż Lando moim zdaniem jest bardzo, bardzo blisko. I moim zdaniem można zaryzykować spokojnie twierdzenie, że jeszcze patrząc po tych problemach, jak miał Red Bull przez cały weekend, aż do kwalifikacji, że McLaren przynajmniej tutaj się zrównał i od kilku wyścigów jest bardzo, bardzo blisko. Co więcej, Red Bull jest samochodem bardzo nerwowym podczas ostatnich weekendów i teraz zbliżamy się do weekendu, podczas którego będzie premiowane auto, które się dobrze prowadzi. I no, nie chcę jakby wychodzić przed szereg. A, jeszcze Red Bull zyskał na Hondzie, na tej głównej prostej, na mocnym silniku, więc nie zdziwię się, jak w Monaco się okaże nawet, że Red Bull będzie jakoś tak dziwnie z tyłu, bo to jest wyjątkowy tor i nagle się okaże, że na przykład Ferrari i McLaren są z przodu. Teraz być może słyszycie po dźwięku, ale pada sobie przepiękny deszcz, a ja siedzę w samochodzie, dlatego że w hotelu, w którym mieszkałem, nie było absolutnie... Znaczy, był zasięg, dopóki nie przyszły chmury, a to jest takie miasto o tych chmurach, więc jak będzie taki kojący dźwięk, wblaszany daszek, tłucze deszcz, to jest właśnie ten efekt. Natomiast to przy okazji, ostatnio dowiedziałem się, że badania naukowe pokazały, że osoby z młodszych pokoleń, nawet niż my, a my przecież jesteśmy bardzo młodzi, potrzebują co 3 sekundy jakiegoś impulsu, żeby utrzymać uwagę. Więc ja myślałem, żeby raz na 3 sekundy ja na przykład zrobię coś takiego typu albo, nie wiem, jakąś minę, albo jakieś coś będę błyskał, czy przesłaniał ten, albo że będziemy się zamieniać, a teraz cały czas mamy impulsy, prawda? Bo ten deszcz, blaszany daszek tłucze ciągle. No właśnie chciałem powiedzieć, że zacząłem Cię słuchać z powrotem, jak zaczęło padać, na szczęście, bo wiesz, bo tak to bym w ogóle, cała kwestia by mi uciekła, ale Ty się śmiejesz z tych 3 sekund, tymczasem na social mediach jest teraz bardzo popularny, to nawet nie jest trend, to jest technika. Otóż jeżeli coś się przekazuje na przykład na rolce, to ludzie na przykład robią przysiady albo robią ćwiczenia tak, żeby cokolwiek się działo na ekranie, po to, żeby przyciągnąć mózg. Aldona, widziałem, że chciałaś coś powiedzieć, więc proszę. Po pierwsze chciałam powiedzieć, że Codrive zamienia się w ASMR ze swoimi dźwiękami wszystkimi, a po drugie, że z Cezarego będziemy mieć kolejnego gifa. Maksiu, domagam się wycięcia. Tak, tak, tak.
Zrobimy to, by mogli Państwo używać. No dobrze, to bo mam tutaj tak wypisane bardzo uporządkowane tematy. Oczywiście poruszyliśmy już po trochu każdy z nich, więc postaram się powrócić porządek do tej rozmowy. Zaczynamy od tego. Od Oskara Piastriego, wspomniany. On zdobył drugie miejsce w kwalifikacjach, przesunięty o 3 pozycje do tyłu za karę. No, za karę, bo za co? I chciałem zapytać, czy aby może tak nie pokazuje, no bo troszkę narzekaliśmy na niego jednak ostatnio, a tutaj doskonały wynik. Ostatecznie wyścig też całkiem niezły na to, co chyba można było zrobić. Widziałem takiego gifa swoją drogą. Kojarzycie tą scenę z Jasia Fasoli, jak schodzi taka babuleńka po schodach, a on próbuje ją wyminąć i nie może. No i wiecie, no ona schodzi, on tam próbuje po bokach i babuleńka była podpisana Carlos Sainz, a Jaś Fasola Oskar Piastri. Nie wiem, czy on tego w ogóle nie wrzucił, bo on jest świetny w Twittera X-a. W każdym razie, czy zrobiło to na Was wrażenie, Aldona? Można by tak na szybko. Czy zrobiło na Tobie wrażenie młody Australijczyk i czy to powoli zapowiedź tego, że może już tak się troszkę dogrywa z tym bolidem? Prędkość jest, tak? Na pewno to, w czym, co ma więcej Lando Norris, to doświadczenie. No ale to można zacieśniać. Wiesz co, zrobił to, co musiał w momencie, w którym dostał pełny pakiet poprawek. W Miami to była mniej więcej połowa. Serduszko dla Oskara Piastriego od Cezarego. I lecą czerwone serduszka w górę dla tych, którzy tego nie widzą. Natomiast... dodatkowo, on pierwszy raz jeździł na tym torze. Pamiętajcie, że są kierowcy, którzy po Imoli nie jeździli. Imoli przez wiele, wiele lat nie było w kalendarzu, wróciła w pandemii, no a potem została. Natomiast Nico Hülkenberg, Oskar Piastri to są ci kierowcy, którzy tutaj no, samochód Formuły 1 prowadzili pierwszy raz, więc to jest duże wyzwanie poskładać kółko tutaj, co widzieliśmy po wszystkich błędach w treningach, wypadnięciu Pereza, Alonso, kredki tam z tą listra się wysypywało, Oskar Piastri tego uniknął. I uniknął, nie tylko tego uniknął, ale jeszcze był bardzo blisko Verstappena w kwalifikacjach, no i tylko głupia sprawa z tą karą. I widzicie, teraz właśnie takie rzeczy będą miały kolosalne znaczenie. Przekonał się o tym, nie wiem, no Leclerc blokując Norrisa w Monako, ile można stracić. Przekonał się Piastri tutaj, na torach, na których pozycja startowa ma tak kapitalne znaczenie, i Mola Monaco do nich należy, nie możesz sobie pozwalać na takie błędy, a to są błędy operacyjne. Tłok na torze jest pierwszą rzeczą, której się spodziewasz w Q1 na takim torze. Więc jeżeli jesteś cały wyczulony na to i potem i tak tracisz 3 pozycje w taki głupi sposób, no to sorry, podarowali Ferrari podium. Gdyby nie to, Ferrari nie byłoby na podium w domowym wyścigu. Ja w ogóle miałem taki pomysł, że może tego Kevina Magnusena w ogóle te kary nie ruszają, więc zamiast tego od teraz wszyscy, którzy mają przewinienia na nim, nie dostają kar. Myślę, że to by go mogło bardziej zabolić. Czarku, chcesz coś jeszcze dodać do Piastriego, czy przejdziemy do Ferrari? Znaczy Piastri przede wszystkim podgryza Norrisa w tym względzie, że wykorzystuje jakieś bardzo drobne braki Norrisa w kwalifikacjach. On go pokonał znowu w czasówce i to jest naprawdę bardzo imponujące. Natomiast w tempie wyścigowym, tak, w tych drugich częściach stintu powiedzmy czasami sobie nie tak dobrze radzi, natomiast no, to może trochę zaciążyć na McLarenie i bardzo pomóc Verstappenowi, jak nie w tym, to w przyszłym roku, że w McLarenie mamy dwóch kierowców, z których oni sobie zabierają punkty, a póki co w Red Bullu jest tylko jeden kierowca, który punktuje, co od razu mi przypomina o Perezie, który, wrócimy na chwilę do McLarena, powiedział, że wiedzieliśmy, że McLareny były najszybsze. I to Perez mówi nie tłumacząc siebie, tylko tłumacząc, znaczy co się działo podczas weekendu. Ale Max zaliczył jeden z najlepszych weekendów, jakie widziałem w jego wykonaniu od jakiegoś czasu. Czyli też Perez tutaj powiedział, tak jak Russell, taki Perez twierdzi, że najszybszym samochodem był McLaren. A natomiast wrócimy do Jasia Fasoli. Ze względu na opóźnienie nie mogę reagować od razu tak szybko. Mi z Jasia Fasoli się najbardziej przypomina z takich, to nie jest może takie gifowe, ale jak był Jaś Fasola na wakacjach i wszystko się już dobrze rozwiązało i oni jeżdżą, to jest chyba gdzieś w Los Angeles robione i on macha do wszystkich tak entuzjastycznie i jakaś pani na motorze chyba albo pan pokazuje mu środkowy palec. I potem jeździ Jaś Fasola i jeździ naokoło i jakby pozdrawia wszystkich w Los Angeles tym środkowym palcem. To też jest gdzieś w gifach w ogóle. Więc to mi się z Jasiem Fasolą kojarzy, a jakby morał jest taki, historia jest przewrotna, że teraz to jest chyba jakieś regularne pozdrowienie w Los Angeles zupełnie na poważnie z tego, co się czyta. No dobra, wywołałeś Meksykanina z sombrero, czyli Sergio Pereza, to jednak przejdziemy do niego.
Otóż wspominałem, że nieco sabotuje wysiłki, by zdobyć tytuł konstruktorów w tym sezonie. Czy powoli nie zacznie jednak wracać temat wymiany kierowcy w Red Bullu? Czy nie uważacie, że to jednak pokazuje zdecydowanie za mało? Choć Yuki Tsunoda przyznał, że jeszcze nikt się z nim nie kontaktował, jeśli chodzi o kontrakt 2025 w Red Bullu. Cezary to złośliwie skomentował, że jest wielkie dziwy. Aldona, czy myślisz, że jednak Sergio piłuje powoli gałąź, na której siedzi? Ta piła to już nawet nie jest moja, twoja, tylko to już jest naprawdę masakra piłomechaniczną. Nie, słuchajcie, ja się upieram, wiem, że Cezary zaraz się ze mną nie zgodzi, tego się spodziewam, ale ja się upieram, że to nie jest dobry sezon Sergio Pereza. W zeszłym roku na tym etapie miał 2 wygrane wyścigi. Wydawało się przez moment jemu samemu przynajmniej, że może o ten tytuł Mistrza Świata walczyć, no ale przynajmniej wygrywał wyścigi. Teraz tych wyścigów nie wygrywa i to jest problem o tyle, że to są... Znaczy, okej, okay. Ja uważam, że cała obawa o to, że zagrożony jest tytuł mistrzowski, jest bezpodstawna. Tytuł mistrzowski zagrożony nie jest. Natomiast to, co jest tytuł dla Maxa, zagrożony nie jest, tytuł dla zespołu zagrożony nie jest. To, co jest zagrożone, to zwycięstwa w poszczególnych wyścigach. Bo to są te momenty, w których pierwszym po Maxie powinien być Sergio Perez, i jego tam nie ma. I wtedy pierwszym po Maxie jest Lando Norris, Carlos Sainz, znowu Lando Norris i tak dalej. Inni są na tym miejscu, w którym powinien być Sergio Perez, jeżeli nie Max Verstappen wygrywa. Więc to jest tak naprawdę tą stawką. Zwycięstwa w pojedynczych wyścigach, bo w skali całego sezonu regularnością i wszystkim innym Red Bull wyciągnie te 2 tytuły, co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast kwestia jest jedna, alternatywy. Kto jeśli nie Perez? Oliver Berman. Ja mogę. Powiedziałem. Nie, no jeśli nie Perez, to Carlos Sainz. Natomiast co do Pereza, no to jeszcze raz trzeba podkreślić, Perez jeździ o wiele lepiej niż w zeszłym roku. Perez jest bliżej Maxa Verstappena, ale Red Bull stracił swoją przewagę zeszłoroczną i teraz wręcz chyba w ogóle stracił przewagę. I w tym momencie po prostu ta strata Pereza do Verstappena, która jest mniejsza, ciągle jest już na tyle duża, że tam się wpychają inni kierowcy. I mi się wydaje, że to się o to tak naprawdę wszystko rozbija. Natomiast jeśli chodzi o Tsunodę, jeszcze nie jest najlepszym kandydatem na zastąpienie go, aczkolwiek niedługo być może. Myślę, że Carlos Sainz się staje coraz lepszym kandydatem na to miejsce, a jeśli chodzi o Tsunodę, to strygenerowała mnie Aldona znowu, mówiąc o tej pile, bo mi się od razu przypomniał, jak się nazywa najsprawniejszy drwal z Japonii. Czy tam cieśla, ale chyba bardziej drwał. Kojarzycie? Poniekąd ma to związek z tym, też z konferencją po Grand Prix Miami, kiedy Lando Norris mówił, że mu pomógł safety car, a wtedy Max powiedział swojej słynne, że gdyby jego mama miała kulki i tak dalej. Więc jakby najsłynniejszy drwal z Japonii nazywa się Piła Jaja Muharata. No Jezu. Nie prosiliście, a kącik do wcipnisia wrócił. Po prostu wychodzimy naprzeciw. Czy to była puenta twojej wypowiedzi o Tsunodzie? Tak, skrótsza o Tsunodzie jako następcy dla Sergio Pereza, na razie tak, ale to też dzisiaj powiem w pole position, że teraz jeszcze się z tego trochę można podśmiewać, ale patrząc na to, jaką ma trajektorię Tsunoda, jakie robi postępy, czyli po prostu coraz mniej błędów i coraz więcej takich skutecznych okrążeń, generalnie skuteczności, to się nie zdziwię, jak za jakiś czas zaczniemy go rozważać na poważnie, bo naprawdę idzie mocno w górę. Natomiast no, na ten moment no, to Sainz jest, wydaje się, jedynym jakimś rozsądnym. Chyba że Bottas oczywiście, no bo wiadomo, Valtteri będzie wolny w przyszłym roku, więc... Ale raczej na Bottasa nie będą stawiali, bo to nie zna się tak dobrze z Christianem Hornerem, jak się znał i przyjaźnił i nadal zna i przyjaźni z Vasserem czy z Jamesem Bowlesem z Williamsa. I wtedy Max Verstappen powiedział, że Bottas był najlepszym teammate'em, z jakim jeździł i byśmy wtedy zastanawiali się, skoro już i Lewis i Max tak mówili, to może faktycznie. No dobrze, no to Ferrari, ocena czerwonego samochodu. Były wielkie zapowiedzi, były wielkie nadzieje, mieli walczyć o wygraną, byli tacy pewni tych upgrade'ów. No i nie powiedziałbym, że zanotowali jakąś sromotną porażkę, no bo nie. Natomiast jak dla mnie względem hype'u, który sami nakręcali, nie oceniam, no bo co mieli mówić, że będziemy beznadziejni? Pewnie, bądźcie pewni siebie. Natomiast no nie pokazali nic szczególnie wielkiego podczas tego weekendu. Aldona, zgoda czy nie zgoda?
Wiesz co, absolutna zgoda, natomiast ja bym chętnie przekierowała to pytanie do Cezarego, bo ciekawa jestem, jak to na miejscu zostało odebrane, bo te oczekiwania były, nie ma co ukrywać, natomiast wrócę do tego, co powiedziałam wcześniej, gdyby nie kara dla Oscara Piastriego, Ferrari czystą prędkością nie byłoby na podium. I teraz, a cały weekend to jedno podium Charlesa Leclerca uratowało. I teraz pytanie, czy oni mają rację, że teraz sprowadzają to wszystko do kwalifikacji, do problemów tam? Znaczy, te kwalifikacje na pewno by pomogły. Raz, a dwa, Leclerc mówił o tej dziwnej przewadze Red Bulla i McLarena na prostej, czyli tam mają coś do zyskania, jeśli chodzi o Ferrari. Mi najbardziej zapadło w pamięci to jego stwierdzenie, że zostali trochę uśpieni, że po treningach im się wydawało, że oni mają większą przewagę niż w praktyce i że, no, to po kwalifikacjach chyba powiedział, że najwyraźniej rywale mieli więcej paliwa w zbiornikach niż im się wydawało. Co z kolei prowadzi do takiego wniosku, że być może Ferrari mogłoby więcej wykrzesać z samochodu i coś tam poszukać i poryzykować, ale uznali, że już jest dobrze i po prostu zostali lekko przez rywali wykiwani. Poza tym też bym nie skreślał Ferrari. Znaczy, to, co jest coraz bardziej widoczne, to to, że McLaren jest tą, jak nie drugą, to nawet pierwszą siłą w Formule 1. Tylko że Max ciągle broni jakby honoru Red Bulla. Max, który ma do dyspozycji bardzo trudny samochód w prowadzeniu. Ale wydaje mi się, że Ferrari jest... To są już tak małe różnice, że w zależności od typu toru i warunków na tym torze i doboru opon, jakie będą wybrane na dany wyścig, to jest bardzo ważne, to się może zmieniać z przodu jak w kalejdoskopie. Cały czas z tym założeniem, że Max Verstappen dodaje plus 10 do zajebistości po prostu przez swoją niewiarygodną skuteczność, czyli nawet jak Red Bull... No, zdaniem niektórych był gorszy od McLarena w ostatnim wyścigu, to cały czas Red Bull ma Maxa. No więc właśnie, świetną tutaj podkładkę dostałem. Max Verstappen, bo jednak rzadko ostatnio o nim mówimy, no bo co, wygrywa. Jaka holenderska kura jest, czy koń? Holenderski koń każdy widzi, ale chciałbym, żebyśmy się pochylili jednak choć przez chwilę nad tym, jaki jest dobry. Przypomnijmy też, że Max Verstappen spał rzekomo 7 godzin przed tym wyścigiem, ponieważ jechał sobie w iRacingu 24 godziny na Nürburgring, tak dobrze pamiętam? Na Nürburgringu. Gość absolutnie oddycha, żyje i robi wszystko wokół motorsportu. On każdą wolną chwilę poświęca na jeżdżenie. On tam jechał stinty kilkugodzinne. Chryste Panie, czy, Czarku, napisałeś na Twitterze, że te jego iSim racingowanie twoim zdaniem dodaje mu kilka punkcików w skillu? Ja się w tym totalnie zgadzam. No bo to jest jednak ciągły trening. Możliwe, że tam na przykład jeszcze sobie czasem nieco bardziej ryzykuje, bo to jednak gra. No i teraz, nie chcę pytać, czy jest geniuszem, no bo jest, nie byłby tam, widać, że jest. Natomiast Aldona, czy zgodzisz się właśnie ze mną, że to jest taki, no, ktoś, kogo będziemy wspominać za kilkadziesiąt lat po prostu jako the man? Och, absolutnie tak. I teraz właśnie to widać, w takich wyścigach to widać. Widać ten czynnik Maxa Verstappena. Coś, o czym mówiliśmy wiele razy wcześniej, też mówiąc o całej dominacji Red Bulla, Cezary zawsze stawiał tutaj kropkę, podnosił rękę i nie Red Bulla, Maxa Verstappena, to jest dominacja Maxa Verstappena, a nie Red Bulla. I rzeczywiście w takich wyścigach jak ta Imola to wychodzi, gdzie jeszcze, przypomnijmy, jechał pod ogromną presją, bo bardzo szybko zarobił ostrzeżenie od sędziów i gdyby jeszcze raz przekroczył limity toru, dostałby 5 sekund kary i wtedy by było po zwycięstwie i po wszystkim, więc trzymał tę presję naprawdę, jeszcze z tymi problemami z baterią pojechał bezbłędnie tę końcówkę, także do tego właśnie te kwalifikacje, nawet abstrahując od tej pomocy Nico Hulkenberga po tak nieudanym piątku, no, to wszystko pokazuje, jaką różnicę robi kierowca. Ja ostatecznie uwielbiam takie momenty, bo tyle razy będą nam zarzucali nasi znajomi, którzy może nie są zakochani w Formule 1, że tam o wszystkim decyduje samochód. No nie, masz czarno na białym. Tutaj o wszystkim zdecydował człowiek. Czarku? Ten wątek gamingu jest bardzo interesujący, dlatego że są osoby, które wierzą w to bardzo głęboko, fani gamingu, który jest super fajny, że tutaj
że jak ktoś super ogarnia w grach, to gdyby dostał szansę jazdy w normalnym samochodzie, to by jeździł jak rajdowcy Formuły Pierwszej, co jest absurdalne, dlatego że jest wiele powodów, dla których to nie może tak zadziałać i to też nie działa w drugą stronę, tak? Świetni kierowcy nie są bardzo dobrze w gamingu, bo to są dwie różne dyscypliny, natomiast różnica polega na tym, że jedna z wielu, że poza tym, że nie czujesz w ogóle przeciążeń w samochodzie i tego typu rzeczy, jak grasz, to jeżeli w gamingu popełniasz błędy, no to robisz sobie restart i wracasz na tor, a w wyścigach, jak popełniasz błąd, to boli, albo bardzo boli, albo można zginąć. To jest ogromna różnica, jeśli chodzi o podejście do jazdy i do szkolenia prędkości, więc absolutnie te rzeczy nie przystają, ale te rzeczy mogą się uzupełniać, szczególnie jeżeli jesteś bardzo dobrym, wyszkolonym kierowcą w realu, a do tego jeszcze dorabiasz sobie te bodźce na gamingu. Tutaj mi przychodzi do głowy przykład Roberta Kubicy, który tłumaczył, dlaczego jeździł w rajdach. Rajdy są bardzo różne od ścigania, bardzo różne. To jest naprawdę totalnie inna dyscyplina sportu, ale jeździ samochodem i wyczuwasz go, uczysz się jego panowania, a potem też wyczuwasz bardzo instynktownie, bo to o to chodzi, o takie instynktowne reakcje, tą dynamikę jakiegoś auta poruszającego się i sytuacje, które zdaniem Roberta mogły mu pomóc w Formule 1 i powoływał się, że kiedyś pojechał świetny wyścig w deszczu na przykład i on by tak dobrze w tym deszczu nie jechał, gdyby nie pewne, nie wiem, nawyki czy nauki, które wziął z rajdowania. I moim zdaniem na podobnej zasadzie Max, jednym z, jakby, z elementów tej doskonałości Verstappena, a Verstappen nie jest kierowcą doskonałym, jest właśnie to, że ponad to, co wszystko jeździ, jest takim dzikiem, jest tak po prostu nastawiony na motorsport, że jeszcze do tego strasznie dużo upala w gamingu. Jestem co do tego przekonany. Do tego stopnia na przykład, że uważam, że kierowcy, zresztą młodzi kierowcy generalnie, moim zdaniem, jakby szukają, no, jeżdżą dużo na symulatorach. Teraz Kacper Sztuka po trudnym weekendzie, zamiast jechać sobie spokojnie z Imoli do Monako, ja jestem akurat gdzieś no, nawet za połową drogi, jeszcze poleciał i będzie jeździł w symulatorze. Nie wiem, czy gdzieś już nie jeździł w symulatorze. Więc ja na przykład młodym kierowcom, bo jeżdżenie jest drogie generalnie, jeżeli ktoś nie jest sobie w stanie pozwolić na to, żeby jeździć w wyścigach, do tego testować, jak wielu kierowców rywali Kacpra i naszych innych polskich kierowców, jeżeli nie jest sobie w stanie na to pozwolić, to przynajmniej to, co powinien robić, to siedzieć i na bardzo dobrych symulatorach upalać, żeby te bodźce, jakby szukać tych bodźców i tych drobnych detali, które pomagają potem właśnie w gamingu. Więc, żeby podsumować temat Maxa, moim zdaniem fakt, że Max jest takim dzikiem jeszcze na e-sport i na jeżdżenie w symulatorach, sprawia, że jest kierowcą aż tak kompletnym. Dziękuję bardzo. Jeszcze zanim przejdziemy do rozstań bez klasy, to podsumujmy sobie Astona Martina i Mercedesa tak na szybko i czy dla nich szansą na coś więcej będzie już przetasowanie w formule technicznej w 2026 roku. To coś tam mówi, że coraz lepiej i tak dalej, ja już nie słucham. Są obecnie czwartą siłą na gridzie. Aldona, czy myślisz, że da się tutaj jeszcze ich podgryźć? No oczywiście McLaren jest najlepszym świadectwem tego, że można iść w górę, ale czy jednak ten gap, ta przerwa nie robi się już zbyt duża? Słuchajcie, dla mnie Mercedes jest jedną wielką zagadką. Naprawdę, słusznie tutaj przywołałeś McLarena, bo McLaren rok temu o tej porze jeszcze był nigdzie, dopiero się zaczynali wygrzebywać, początek sezonu mieli absolutnie, absolutnie fatalny. Teraz proszę, mają wygrany wyścig, regularnie stają na podium. Mercedes z ekipy totalnie dominującej, bijącej rekord Formuły 1 wszechczasów w liczbie Mistrzostw Świata Konstruktorów z rzędu, nie jest w stanie kolejny sezon się ogarnąć. I moim zdaniem to jest jakiś fundamentalny problem. To oni powinni to po prostu zaorać, powiedzieć, dobra, nie zrozumieliśmy, nie wiemy, nic z tego nie będzie. Moim zdaniem są bardzo blisko tego momentu, bo tak jak mówisz, ja też już nie wierzę, gdy Toto Wolff mówi, no dobrze, może na papierze tego tak nie widać, ale jesteśmy bliżej zrozumienia problemów. Super. Za tydzień gadka będzie, no jednak nie rozumiemy. To jest niekończący się problem, cały czas sinusoida i no i tak, no i beznadziejnie. Teraz jeszcze wkurzony George Russell, bo ściągnięty na drugi pit stop, żeby jeszcze zdobyć najszybsze okrążenie. Jechał przed Lewisem Hamiltonem wcześniej, ale wiecie, Mercedes ma w dupie, czy to George Russell będzie szósty, a Lewis Hamilton siódmy, czy odwrotnie. Oni chcą tego jednego punktu więcej za najszybsze okrążenie, więc było odwrotnie, ale za to ten punkt do Mercedesa trafił. Natomiast ja kompletnie nie wierzę w to, że Mercedes jest się w stanie z tego wygrzebać.
Niekończąca się opowieść. Ja też za bardzo w to nie wierzę, ale jest ten powiew optymizmu. Znaczy to nie pierwszy raz i nie ostatni, ale twierdzi, że oni już chyba załapali, o co chodzi. Po raz kolejny, ale też George to powiedział i Lewis mówi, że już tylko teraz to jest gra cierpliwości, że idziemy w dobrym kierunku. Lewis mówi często o tej gwieździe północnej, nie? Ten North Star cały czas sklepie naokoło, nie wiem, który jakiś atleta inny, amerykański coś takiego powiedział, ale przypuszczam, że na tym się wzoruje. Natomiast to George powiedział, że on uważa, że Ferrari, Red Bull i Mercedes wszyscy robią postępy i zbliżyli się do Red Bulla i uciekają środkowi stawki. Natomiast z tych takich pogoni i zmian, to co mnie zastanowiło, to zdaje się, że Daniel Ricciardo powiedział podczas tego weekendu, że już nie jest tak, że jest 5 pierwszych ekip i grupa pościgowa, tylko że jest 6 pierwszych ekip. I tą szóstą jest zespół Vicarb, go tak nazywam, ale naprawdę to jest bardziej dla mnie irytujące w ogóle, jak krytyńsko nazwali tę ekipę, bo naprawdę nie wiadomo, jak ją nazywać. Ale generalnie, że Daniel Ricciardo twierdzi i on może mieć rację. Znowu Tsunoda zdobył ostatni punkt, że faktycznie jest 6 ekip na te pierwsze miejsca. Jeszcze Haasa być może bym doliczył do tej grupy, że tak zboczę jakby z Mercedesa. Słuchaj, dostałbyś taki czek, to też byś nazwał zespół tak, jak trzeba. Tak jak Grand Prix Emilii Romani, którego nazwy ani razu nie wymieniliśmy w całości, bo się nie da. A propos dobra, czeku jeszcze, bo jest jeszcze nie, jeden nie ważny wątek, wybaczcie, tego, tak, coś o czymś nie mówi, ale no, George Russell miał prawo być wkurzony o tę pozycję z tego względu, że na pewno no, stracił premię za punkty. Zdobył mniej punktów niż by zdobył, gdyby dojechał przed Lewisem Hamiltonem, a no, myślę, że też mechanicy George'a Russella też mogą nie być zadowoleni, bo jest regułą nie stuprocentową, ale jednak często się zdarza, że kierowcy, jest to dobrze przyjęte, dzielą się premiami za punkty ze swoimi mechanikami, więc tu zawsze w takich sytuacjach dochodzi ten wątek finansowy stricte. A propos dzielenia się pieniędzmi przez sportowca, mocno teraz zboczę, ale piłeczka nożna. Otóż zakończył karierę taki bardzo znany piłkarz Marco Reus. On nie całą karierę, ale ostatnich kilka. On jeszcze grał z Lewandowskim, Błaszczykowskim, on już tam wtedy był, w Borussii Dortmund. I parę dni temu zagrał ostatni mecz. No i oczywiście żegnany jak legenda, jeszcze strzelił gola w tym ostatnim meczu, no cudowności. Ale tam jest na Signal Iduna Park, czyli na stadionie Borussii Dortmund, jest taka trybuna, taka wiecie, ultrasowa, nie pamiętam, południowa czy któraś. I przed meczem gruchnęła wieść, że Marco Reus stawia piwo wszystkim kibicom na stadionie, na tej trybunie i zapłacił za to 120 tysięcy euro, taki rachuneczek, więc to taka ciekawostka. To było pożegnanie z klasą, a teraz pożegnanie bez klasy, czyli Günther Steiner nie może odkleić się od Haasy. Chciałem zrymować od Haasa, no oczywiście. Otóż Günther Steiner pozwał Haasa, na co Haas pozwał Günthera Steinera. Za co Günther Steiner pozwał Haasa? Twierdzi, że Haas wisi mu pieniądze pieniądze należne z kontraktu oraz za to, że tak naprawdę reklamował ekipę swoją osobą, bo był taki znany i lubiany. I nie dostał za to żadnych apanarzy, na co Haas oskarżył go o bezprawne wykorzystanie znaków towarowych Haas Automation i Haas Dress w swojej książce Surviving to Drive. I no cóż, mogliśmy zapamiętać Günthera Steinera jako gwiazdę i średniego szefa zespołu. Wciąż to do mnie nie dociera, że to był jakby ten sam człowiek, co Christian Horner w Red Bullu i Toto w Mercedesie, że to była jego rola, no może troszkę mniejsza, ale w Haasie. A teraz robi się po prostu jakiś taki koszmarny smród. Zaraz go przestaną zapraszać, żeby był tym prowadzącym w telewizji i tak jak zabrakło mi słówka. Tak jak przewidywaliśmy, wkrótce się nim po prostu znudzą. Aldona, co uważasz, że mogliby już zakopać, zrobić to po cichu? Po co on to robi w zasadzie? No to biedny pewnie nie jest. Żeby głośno było. Nie no, on rzeczywiście uważa, że Haas jest mu winien jakieś pieniądze. Ja cały czas jestem w szoku, jeszcze mnożę 120 tysięcy euro razy kurs euro do dolara i mi wychodzą jakieś gigantyczne kwoty. Nie no, słuchaj, pieniędzy nigdy nie za wiele, naprawdę, więc jeżeli on uważa, że tutaj jest coś do wyrwania, no to szczególnie przed amerykańskimi sądami, no, które działają trochę inaczej niż to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, no to ma prawo, ale to jest takie karykaturalne, nie wiem, Cezary, chyba zgodzisz się. Błazen, celebryta, joker.
odklejeniec, celebryta w najgorszym tego słowa znaczeniu, bo nie chcę, żeby się ktoś tam nie obraził. Ja nie wiem, nie lubię słowa celebryta i dla mnie powiedzieć o sobie, ja jestem celebrytą, to jest jakby w połowie powiedzieć, ja jestem idiotą. I takie mam na myśli celebrystwo Günthera Steinera, któremu się wydaje, że on był taki, jestem taki znany i zajebisty, że jeszcze zyskowaliście dzięki temu, że macie mnie w zespole. Po prostu ten koleś, on zepsuł ten team. Nie dziwię się, że go tak lubili pracownicy, bo mogli robić, co im się podoba, posadzili zespół, a on i tak zawsze się uśmiechał do nich, coś tam poprzeklinał, coś tam pogadał, po plecach poklepał, a zespół staczał się na dno. Teraz, owszem, pewne jakby większe postępy wymagają czasu i akurat Haas zrobił postępy dzięki temu, że Ferrari zrobił postępy z zawieszeniem. Ferrari nie ma problemu ze zrzuceniem opon i Haas nie ma problemu ze zrzuceniem opon, które ich sadzało. Ale moim zdaniem pod wieloma względami to właśnie dzięki Komatsu ten zespół funkcjonuje i wykorzystuje szanse, które wcześniej były pewnie marnowane nieraz, dlatego że Joker tym zespołem kierował. I cieszę się, że Haas też bierze go do sądu i moim zdaniem za jakieś poważniejsze rzeczy niż to, co sobie wymyślił ten facet. Zgadnijcie, kochani, co zostanie użyte w intro tego odcinka. Wy już to, ci, co z nas oglądają, to już to słyszeli, ale tak. No dobrze, o Ameryce było, to o Ameryce kontynuujemy. Tytuł tego tematu jest lekko clickbaitowy, tak jak lekko clickbaitowo brzmiał tytuł artykułu, który przeczytaliśmy o to, czy Andretti odleciał. Andretti zapytany o to, czy wszyscy ludzie, którzy chcą z nim wejść na pokład statku o nazwie Formuła 1, o Boże, strasznie, dlaczego to powiedziałem? To brzmi jak jakiś najbardziej wyświechtany tekst komentatorski. Został zapytany o to, czy jego sponsorzy i jego partnerzy są wciąż za. No i on mówi, że poziom zaangażowania marki General Motors, partnera, który swoją drogą powiedział, że jest gotowy robić własne silniki od 2028 roku, to ten sam poziom zaangażowania, co Ferrari i Mercedesa. I teraz, było to napisane nieco niejasno, moim zdaniem, natomiast uważam, że chodziło jednak o to, o zaangażowanie marki samochodowej w cały biznes, nie o to, że od razu będą na poziomie sportowym Ferrari i Mercedesa, ale pytanie brzmi, czy to jest faktycznie możliwe, bo jednak wiecie, za Ferrari i za Mercedesem w Formule 1 stoi ogrom historii, to jest jakby potężna też dla Ferrari, potężna część marketingowa, jak sądzę, i sprzedaży samochodów cywilnych i całej tej legendy czarnego konia na czerwonym lakierze. Czy taki General Motors, myślicie, może stać się kolejną legendą Formuły 1, Czarku? Czarny koń jest na żółtym tle i dopiero potem na czerwonym lakierze. Trzeba to dać. Znaczy, jest to, to jest takie bardzo amerykańskie i to pokazuje między innymi, dlaczego faktycznie jest jakiś opór przed Andrettim, bo o ile ja bardzo wspieram starania Andrettiego i uważam, że powinien się dostać do Formuły 1, o tyle uważam, że są marne szanse, aby Andretti zajmował jakiekolwiek miejsce w pierwszym czy drugim sezonie inne niż ostatnie. Fakt jest taki, że gdyby był tam Stake F1 albo Haas pod kierownictwem Günthera Steinera, to dają spore nadzieje, ale na szczęście Haas wychodzi już z tej depresji, a Stake F1 będzie przyjęty przez Audi, więc te najbardziej komiczne i najgorzej prowadzone zespoły dają nadzieję, że się poprawią i że wyjdą na poziom godny Formuły 1, którego no, na przykład Stake nadal nie Kick Sauber, teraz Kop Saubera, nie prezentuje, więc nadmienianie w jakimkolwiek kontekście, a moim zdaniem to nie jest przypadek. On tutaj sugeruje, że oni mogą walczyć o wyższe cele na wejściu. To jest, to pokazuje, że nie do końca rozumieją, z czym mają do czynienia. Andretti niech będzie w Formule 1, ale jeżeli im się wydaje, jeżeli on ma na myśli to, że będą mogli nawiązać walkę, czy dorównać takim ekipom jak Mercedes, nawet teraz w kryzysie, czy Ferrari, to znaczy, że nie wiem, albo sobie nabija, żeby robić hype, w nadziei, że ludzie o tym zapomnią, albo nie ma pojęcia, o czym mówi w ogóle. Formuła 1 jest zdecydowanie zbyt trudna. Robert Kubica, że chciał, że fajnie było, gdyby weszli do Formuły 1 tylko po to, żeby ludzie sobie zdali sprawę, jak to jest ciężki sport, sugerując, że no Andretti, jeśli wejdzie do Formuły 1, no to pierwsze, co się stanie, to po prostu się odbije od tej ściany sportowej i się okaże, że trzeba dużo pracować, żeby móc myśleć o tym, że jest się zespołem prawdziwym Formuły 1.
Wiecie, co mnie w tym serdecznie ubawiło? Też podkreślenia, ile wysiłku oni już włożyli w to, żeby się przygotować do wejścia i że w Wielkiej Brytanii mają swoją bazę na 120 osób, a zwiększą do 400 i tak sobie myślę, okej, czyli co? Czyli oni w tej chwili mają 1/10 tego staffu, który ma Mercedes. A chcą zwiększyć do poziomu najmniejszego zespołu Formuły 1. Więc super, tak jak bardzo jestem całym sercem za tym, żeby oni byli, no to dopuszczeni, no to trzeba realnie jednak umiejscowić te wysiłki. A, jeszcze jedna rzecz, że oni potrzebują kontaktu z FOM-em, bo muszą mieć swoją odpowiedź jak najszybciej, bo 2026 jest już. No, oni niestety swoją odpowiedź od FOM-u już dostali na 2026, więc ja nie wiem, co tu jest jeszcze ich zdaniem do ugrania, co jeszcze raz przyjmuję z pewną boleścią, bo fajnie by było mieć dwa samochody więcej na gridzie, ale nie wyobrażam sobie, jaki to może mieć ciąg dalszy na 2026 rok. Może chcą po prostu jeszcze, wiesz, podsycać, żeby coś się jeszcze mówiło, żeby ich nie zapomniał o tym Andrettim, że oni tam chcą w ogóle do tej Formuły 1. A chciałem jeszcze tylko złośliwie powiedzieć, że te 1000 osób w Mercedesie jednak wcale nie, ewidentnie nie robi im to... No dobrze, żeby nie złożyć dziwnej sklejki. Przechodzimy do Grand Prix Monaco 2024, czyli jeśli Grand Prix Monaco, to oczywiście zastanawiamy się, czy to już moment, żeby wykreślić ten tor z kalendarza, czy też kibice się zastanawiają, przepraszam, to nie jest stanowisko firmy, absolutnie, kibice się zastanawiają, ale zaczniemy od terminarza, godziny sesji piątek, 24 maja, 4 maja, pierwszy trening 13:30, drugi trening 17:00, mniej więcej w tych okolicach tej godziny będziemy mogli oglądać podłogi bolidów, sobota 25 maja, trzeci trening 12:30, kwalifikacje 16:00 i wyścig o 15:00, pani Aldono Marcin, jak czy będziemy mogli panią usłyszeć w którejś z sesji? Absolutnie, zapraszam na pierwszy trening. O, pierwszy trening, fantastycznie. Czarka będzie można zobaczyć na żywo, tam są te takie najlepsze bary, to z tego co wiem, tam się będzie bujał, bo już jakby wyścigówki to już widział na Imoli, teraz chce się trochę rozluźnić i zabawić. No, wspomniałem, wielu kibiców nie lubi tego wyścigu. Spodziewamy się większej procesji, jak to w Monaco, no chyba, że będzie padało, tak? Większej procesji niż na Imoli. Czy, no chociaż nie, no dobrze, nie będę pytał, czy byście się przychylili do prośby o wykreślenie Monaco z kalendarza, bo wiem, że nie. Natomiast czy jako insiderzy wiecie więcej, tam spotykacie się z Ben Sulayemem gdzieś niby na gridzie, cześć Mohamed, co tam ten, i on coś tam szepnie, wygada się. Czy myślicie, że jest szansa, że ten wyścig jednak poleci, na przykład zamiast Grand Prix Chicago? Może nie powinno mi to zaskakiwać, ale jest jakiś taki rodzaj hejtu budowanego na Grand Prix Monaco. Nie zaskakuje, dlatego że jest to wyścig, który faktycznie zazwyczaj nie porywa, ale to myślę, że wielu kibiców nie docenia tego wyścigu, dlatego że ciężko sobie wyobrazić tak naprawdę, jak to jest duże wyzwanie i zrozumieć. My jak po prostu patrzymy na tych kierowców Formuły 1 i nam się wydaje, że ostatecznie they make it look easy, jak to się mówi, tak? Sprawiają, że wygląda na proste. Jak się pojedzie na jakimś tam dobrym modzie na symulacjach Formuły 1, to też się okazuje, że tak naprawdę te bolidy to nie są aż takie trudne w wprowadzaniu. No jak się włączy już wszystkie pomocy i tak dalej, kontrolę trakcji, to może być trochę trudniej, ale tam się pojawia linia taka, a to jest po prostu kosmos i niewyobrażalny kosmos, że oni czymś tak szybkim i tak mocnym jeżdżą po czymś tak ciasnym jak ulica Monte Carlo, więc to jest po prostu runda, która nie powinna zniknąć z kalendarza z tego względu, że jest to absolutnie kosmiczne wyzwanie z punktu widzenia kierowców i szalone, żeby jeździć jeszcze raz po tak wąskim, krętym, wyboistym torze czymś tak szybkim jak bolid Formuły 1. On tam pasuje jak bolid do kożucha, a mimo tego pasuje doskonale z tego względu, że to jest właśnie ta perła w koronie, że jest aż tak szalone, żeby jeździć bolidem Formuły 1 po takim torze jak Monte Carlo. Plus jeszcze myślę, że ja kiedyś przez lata nie lubiłem Grand Prix Monaco, bo byłem taki bardzo nastawiony właśnie na taki sport, ściganie i kiedyś mnie tnęło, dlaczego Barcelona jest taka ładna. Byłem po raz 30 i nagle się rozjeżdżałem na koło po raz kolejny i patrzę, kurde, jak to jest ładnie.
A potem sobie jeszcze zdałem sprawę, że Warszawa mogła wyglądać dość podobnie, gdyby nie została zrównana z ziemią, już nie będę wspominał przez kogo. No w każdym razie nagle ujrzałem piękno Barcelony i tak samo nagle zrozumiałem, na czym polega magia wyścigu w Monako i tego w ogóle tego miejsca. Ona ma super fajną energię podczas weekendu wyścigowego. Więc no, ja na przykład no, zdaję sobie sprawę, dlaczego są te opinie, ale cały czas nie potrafię tego do końca zrozumieć, jak można nie lubić tego wyścigu generalnie jako całość, jako wydarzenia. Szczególnie, że na przykład trzeci trening w Monte Carlo to jest taka kosa, to jest po prostu jeden z najlepszych treningów, jeśli nie najlepszy trening w roku. Kiedy oni zaczynają się, szykując do tego okrążenia kwalifikacyjnego, już treningu kładą prawie wszystko na szali. Końcówka kwalifikacji Q3 w Monte Carlo to jest jakiś szok w ogóle, co oni tam wyprawiają. Szczególnie w tym ostatnim sektorze przy szykanie, przy basenie. To fizycznie widać, jak ryzykują, jak idą po prostu pełną bombą, tną te tarki, wychodzą pod ścianę, co nie zawsze wychodzi na przykład Leclercowi. Tak więc jest to, do niedzieli jest to fenomenalny weekend. No a w niedzielę no coś za coś, prawda? Mamy jakiś rodzaj tej procesji, ale jednak jest jakiś potencjał na niespodzianki. W tym długim wyścigu jest jakiś potencjał, powiedzmy, strategiczny i w ogóle jest potencjał na niespodzianki, dlatego że to jest wyjątkowy tor i na tym na przykład zasadzam jakieś moje przewidywania, że Red Bull może nawet nie walczyć o zwycięstwo w tym wyścigu. Trzymam za to kciuki. Ja właśnie zbladłam, bo sprawdziłam prognozę pogody i w tej chwili między 14 a 18 w niedzielę ma być deszcz. Więc i niedziela może być ciekawa. Tak, ja uważam, że Monako powinno być absolutnie niezagrożonym elementem kalendarza Formuły 1. Jeżeli to, co powiedział Cezary, a powiedział to znakomicie Was nie przekonuje, to chociażby z jednego prostego powodu. Po to są 24 wyścigi w kalendarzu Formuły 1, żeby każdy był trochę inny. Jest miejsce na to, żeby w kaloszach zasuwać po lesie na Spa. Jest miejsce na to, żeby wyjść w szpilkach na tor w Las Vegas prosto z kasyna. I jest miejsce na to, żeby mieć Monako, które atmosferę ma naprawdę niepowtarzalną. I te wszystkie wyścigi, które widzimy z Marinami, Singapur, Abu Zabi i tak dalej. Każdy chciał zrobić swoje Monako. Jest jakiś powód do tego i to Monako musi być. Koniec, kropka. Podsumowuję. Wielkie oburzenie oldschoolowców, błazenada szefa zespołu i reparacje wojenne by Cezary Gutowski. To wszystko jest w tym odcinku. No dobrze, w takim razie, przepraszam, jeżeli ktoś na przykład jest z nami od niedawna, a chciałby zobaczyć jakieś wyjątkowo wybitne okrążenie w Monako, to jest taki onboard na YouTubie Roberta Kubicy w Renault, gdzie to bardzo ładnie widać, co tam się wyprawia na tych uliczkach, a mi się teraz przypomniał ten filmik z zeszłego roku, jak jedzie chyba jakiś Fiat 500 czy coś i tam nie wyrabia na którymś z tych zakrętów i ładuje w słupki. To też było bardzo fajne. Czy to moment na nasze typy na podium, bo jeśli tak, to chcę coś o czymś wspomnieć. Tak, nasze typy na podium Grand Prix Monaco 2024. Nie wypadałoby nie wspomnieć, że jedna osoba stuprocentowo dobrze typowała poprzedni wyścig. Byłem to ja, więc zapraszam na moje social media, nowa gwiazda dziennikarstwa Formuły 1. To ja się znam. Przynajmniej do najbliższej niedzieli będę utrzymał ten tytuł. Ja zacznę wobec tego. Moje przewidywanie na ten weekend to Max Verstappen, Lando Norris, Oskar Piastri, Aldona Marciniak. Lando Norris, Charles Leclerc, Max Verstappen. Ah, niech będzie. Charles Leclerc, Lando Norris, Max Verstappen. To była Charles moja wersja B. No dobrze, ciekawe. Obserwujcie, zobaczymy, czy mistrz zostanie na swoim miejscu, czy zostanie strącony z piedestału. A teraz przejdziemy do Kacpra Sztuki, który co prawda zanotował pole position, tylko że pole position dlatego, że jest zasada reverse grid, czyli po jakichś przeróżnych perypetiach trwających kilka godzin okazało się, że jednak ma 12 miejsce po dyskwalifikacjach, karach i zwróconych karach, że jednak ma 12 miejsce. Zasady są takie, że wtedy startuje z pole position, ostatecznie skończył piąty. To był sprint, prawda? Następnie był wyścig, w którym już no, nie poszło tak świetnie. No i mówi się w branży, że ostatecznie te problemy, które miał, pozostały i w swoim zespole znowu był trzeci, czyli najsłabszy. Panie Cezary, ma pan teorię, co tu się dzieje? No dużo się nad tym zastanawiam, bo
ten scenariusz rozgrywa się według tego, co żeśmy ostrzegali, że tak należy do tego podejść. Ale jeszcze bardziej się przyjrzałem tematowi i zacząłem się nad tym zastanawiać, w jakiej sytuacji jest Kacper Sztuka. Jest w bardzo trudnej sytuacji, a czeka go najtrudniejszy wyścig w roku, jeszcze na najtrudniejszym torze tak naprawdę, który się rządzi zupełnie innymi prawami, na torze, na którym kluczowa jest właśnie pewność siebie, pewność za kierownicą, wyczucie auta. I moim zdaniem ta pewność Kacpra została zaburzona przez ostatnie wydarzenia. Natomiast jak się... Ta Imola to był taki tor, na którym bardzo dobrze było widać, na ile rywale jego, kierowcy z czołówki, na ile oni ryzykują, jak oni po prostu... To były bardzo posterowne samochody, na których wychodząc z jednego zakrętu pod tarki, po kilka razy kierowcy zakładali drobne korekty, żeby przednia oś, żeby wycyrklować na to wyjście. Jak się patrzy na to, jak oni walczą, jak wchodzą czasami po prostu, no, tam były co chwila żółte flagi, dlatego że no, nie zasypiali gruszek w popiele, bo na tym ciasnym technicznym torze po prostu pokazali, że jeżdżą ostro, to jest ostra jazda. I teraz Kacper jeździ w pokoleniu z kierowcami, którzy mieli łatwiejszą karierę od niego, bo nie są z Polski i większość z nich nie musiała tak bardzo walczyć o przetrwanie. To są kierowcy, którzy mogli sobie pozwolić na to, żeby a, łamać regulaminy, bo jak dostanie karę, no to trudno dostanie karę, ale następny wyścig pojedzie. Kierowcy, którzy mogli ryzykować bardziej uszkodzenia samochodów, dlatego że nie musieli się tak bardzo szczypać i martwić się o to, że ojej, jak zniszczę to nie wiem, przednie skrzydło, czy nie daj Bóg, uszkodzę zawieszenie, to stracę znowu kasę, będę musiał za to zapłacić i to może zaważyć na mojej przyszłości, bo nie będę miał na przykład budżetu na starty, nie wiem, w kolejnym roku albo na dany wyścig nawet kolejny. Albo mają więcej testów jeszcze do tego. Więc to są chłopaki, które kształciły się wyścigowo, nie mając pewnych oporów, barier i ograniczeń, które ma Kacper Sztuka, będąc kierowcą biedniejszym z Polski, walczącym o przetrwanie. Oni już, nawet ci pierwszoroczniacy w Formule 3, oni się takimi rzeczami nie przejmowali, nie przejmują. A Kacper musi przejść tą drogę. I mi się wydaje, że to jest też taki szok, z którym on się trochę spotyka, że nie stojąc o tym, że są to o wiele szybsze samochody generalnie. I on po prostu startuje z gorszej pozycji niż oni, ze względu na to, że nie wyrobił sobie w tego nawyku, bo nie mógł sobie na to nigdy pozwolić. Więc przypuszczam, że z tego wynikają teraz problemy Kacpra. I to jest ten moment, kiedy należy trzymać za niego kciuki. Należy go wspierać. Czeka go najtrudniejszy weekend teraz w Monako. Mam nadzieję, że się mylę, ale moim zdaniem no, są małe szanse na to, żeby się odbić na takim torze. Ale potem mamy jeszcze kilka wyścigów do końca sezonu i trzymajmy kciuki, żeby się po prostu Kacper odnalazł tym i odbił i pokazał, na co go stać w drugiej połowie sezonu. Słuchaj, a czy to nie jest trochę tak, że z podobnym problemem zmagał się Robert Kubica, że będąc z Polski, przechodząc tą drogę, dostajesz jedną szansę. Gdziekolwiek nie jesteś, dostajesz ten jeden sezon, ten jeden test, one shot, one opportunity. I musisz to wykorzystać. I nie ma tego parasolu bezpieczeństwa, że jakby co to się zapłaci, albo jakby co to mam japoński paszport, więc dostanę 3 sezony w Formule 1, żeby móc coś pokazać i się przyzwyczaić. Po prostu to jest jedna szansa, jak nie, no to jest kolejka chętnych na twoje miejsce. To jest prawda, tylko mówiąc o Robercie, po pierwsze musimy sobie zdać sprawę z tego, że mówimy o kierowcy genialnym. Robert Kubica jest geniuszem kierownicy i nie wolno, jest bardzo mało kierowców się rodzi na świecie, a już szczególnie jest znajdywanych, którzy mając tak ogromny talent do jazdy samochodem i taki charakter jeszcze do ścigania, jaki Robert miał zawsze i ma, no, ciężko porównać do takiego zawodnika. Jest cały szereg zawodników bardzo zdolnych, szybkich, ale bardzo, bardzo mało to są ewenementy, którzy mają aż taki ogar, jeśli chodzi o ściganie. Więc porównywanie kogokolwiek do Roberta, wbrew temu, co się niektórym wydaje, błędnie, jest nie fair na punkcie, z punktu wyjścia. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że kiedy Robert się ścigał w kategoriach juniorskich, to poziom moim zdaniem był trochę wyższy ścigania. W sensie, że jednak... Owszem, no byli różni kierowcy, jedni ryzykowali bardziej, inni mniej, jedni sobie mogli pozwolić na więcej niż inni, ale też i poziom sędziowania był inny, wyższy, że jednak sędziowie trochę bardziej pilnowali, trzeba było uważać. Jednak kierowcy mieli do siebie trochę więcej szacunku, jednak większość kierowców bardziej uważała. Mimo wszystko, teraz mamy od jakiegoś czasu
Kiedyś Formuła 1 za te rzeczy, co robił Tsunoda na przykład, zaczynając karierę Formuły 1, on by wyleciał po 3-4 wyścigach. To było nie do pomyślenia, żeby sobie takie rzeczy wyprawiać po prostu, czy to tracić, nawet jak nie mieć szansę na punkty, żeby tak zmarnować szansę na lepszy wynik, popełniając błędy najgłupsze poprzez przewinienia czy uszkodzenia samochodu, to było po prostu dyskwalifikujące. I tak samo było w kategoriach juniorskich. Idąc przez kategorie juniorskie, musiałeś sobie zdać sprawę, że każde utracenie skrzydła, niezależnie od tego, czy się na to stać, czy nie, to jest po prostu wielka wtopa, która ci może przekreślić karierę. I to się skończyło. Od jakiegoś czasu jest zupełnie normalne, że możesz walić po ścianach, że możesz urywać skrzydła i wystarczy, że jesteś bardzo szybki. I tu już i masz kasę oczywiście. Więc też rzeczywistość, z której się wywodził Robert, przy swoim jakby talencie ogromnym, jest trochę inna niż rzeczywistość, w której przebijają się teraz nasi obecni polscy kierowcy. I to też moim zdaniem robi dużą różnicę. Dziękuję bardzo za takie szerokie rozwinięcie tego tematu. Myślę, że to może dać do myślenia, jeżeli ktoś nie myślał o tym w ten sposób, ale wspomniany Robert Kubica, więc idziemy tym tropem. W poprzednim odcinku, w 54, zadaliśmy Wam pytanie, kto według Roberta Kubicy jest faworytem rajdu Polski w 2024 roku. I otóż mamy jednego zwycięzcę. Padła tylko jedna poprawna odpowiedź. Motopasję Kamila. Pozdrawiamy serdecznie Motopasję i ich Kamila. Pełna odpowiedź brzmi tak. Faworyt na rajd Polski według Roberta Kubicy. 1. Jeśli Robert wypowiadał się przed po Portugalią, Seb ożyje. 2. Jeśli Robert typował po Portugalii, od Tanak. Otóż Robert wypowiadał się po Portugalii i powiedział właśnie od Tanak. Dalej jeszcze Kamil napisał, mój faworyt na rajd Polski to również od Tanak. Jeśli nie popsuje się Hyundai, to tylko od. Jeśli I20 Rally One Tanaka z jakiegoś powodu zawiedzie, to Seb ożyje. Gratulacje jeszcze raz. Jedyny zwycięzca, który większość odpowiedzi to było jednak Seb Ożie. Przypominamy Wam przy okazji, że dostępne są już od ponad tygodnia mapki odcinków specjalnych. Można sobie popatrzeć, zdecydować, gdzie się będzie chciało podjechać, ale skorzystajmy może z okazji i może wypowiecie, kto jest Waszym faworytem na rajd Polski. Co? Aldona. No tak, tak, wystawiasz nas tutaj teraz, żebyśmy się kłócili z Robertem Kubicą. Dzięki, Maksiu, wiesz? Mm-hmm. Dzięki. Nie, wiesz, tak zupełnie serio, ja też myślałam o Tanaku. Przy całej mojej wielkiej sympatii do Ożiera, to są odcinki stworzone pod Tanaka. Nie bez kozery, no, estońscy, skandynawscy kierowcy są naprawdę szybcy na tego typu trasach, które są po prostu no, mega szybkie. Zamykasz oczy, gaz w podłodze i generalnie masz nadzieję, że wyda. To jest jeszcze ten inny poziom odwagi, który jest potrzebny, z którym prędkości, z którym oni się oswajają no, naprawdę od małego, bo po prostu takie mają trasy, od małego rajdowego oczywiście. Więc ja myślę, że Tanak jest tutaj mocnym kandydatem, ale ja bym wolała, żeby wygrał Ożie. Czarku? A moim faworytem jest Sebastian Ożie, który jest wybitnym kierowcą, który bardzo lubi też ścigać się w rajdzie Polski i no też nie boi się jeździć szybciej i jeździ Toyotą, która no jest, ma dominujący jednak samochód. Może nie tak bardzo teraz Hyundai się pociągnął, ale jest bardzo, bardzo dobra. To, co chcę jeszcze powiedzieć, to, że na rajdzie Polski my będziemy, więc też zachęcamy, żebyście się na ten rajd wybrali. Będą się jeszcze pojawiały materiały na naszych kanałach, które będą Wam pokazywały, jeżeli będziecie pierwszy raz w ogóle, jak się na tych rajdach znaleźć. A skoro mowa jeszcze w ogóle rzeczach, które się będą działy, to jeszcze chciałem zachęcić, bo robimy taki kodrajwowy turniej gokartowy 31 maja. To sobie pozwolę tutaj prywatne, to jest kodrajwowy. Więc na już patroni mogą moi zapłacić wpisowe i zdobyć wejściówkę na taki turniej gokartowy. W zeszłym roku był bardzo popularny, natomiast też zaraz będą w obiegu ogólnym dla każdego, kto chce się znaleźć na takim turnieju, dostępne wejściówki, więc serdecznie zapraszam. 31 maja, save the date, a wieczorem też będzie miłe spotkanie towarzyskie. To jeszcze tylko potwierdźmy, to będzie w Warszawie, prawda? Tak, tak, to będzie w Warszawie. A więc słuchajcie, tak jest. Plan jest taki, najpierw Grand Prix Monaco, potem widzimy się na turnieju gokartowym, kodrajwowym, a potem już prosta droga do kariery na 80. Orlen Ride Polski. Plan jest, kalendarz wypełniony.
Kochani, jakoś trzeba zacząć. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, za ten 55. odcinek. Bardzo miło, jak zawsze się rozmawiało. Życzę udanego, chciałem powiedzieć rajdu, udanego Grand Prix Monaco 2024. Czarku, Tobie życzę spokojnej drogi przez te górskie serpentyny. Mam nadzieję, że jeszcze złapiecie jakąś pizzę po drodze. Też mam taką nadzieję. Dziękuję Wam bardzo serdecznie też i odmeldowuję się, odpalam machinę i jedziemy na wielką przygodę kulinarną, albo przynajmniej na głodniaka też się czasami dobrze położyć, ale nie jestem sam, więc może nie będę tutaj zaostrzał z sytuacji za ogniał. Thank you, thank you. Thank you. Thank you.